a my biegniemy dalej w galerii Związku Polskich Artystów Fotografików w Katowicach. W tej chwili właśnie trwa wernisaż wystawy Krzysztofa Gołucha, co siódmy, ale my oczywiście z kamerą zajrzeliśmy tam wcześniej, żeby Państwu o tej wystawie opowiedzieć, a ja powiem tylko, że Krzysztof Gołuch właśnie został niedawno laureatem tegorocznej edycji konkursu Śląska Fotografia Prasowa. No a tutaj prezentuje swoją twórczość. Zobaczcie, co ciekawego przygotował. Krzysztof Gołuch to uznany, doświadczony dokumentalista, którego prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach. Jest on także absolwentem, a także doktorantem Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie. A oprócz tego oczywiście jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Kiedy przygotowywałem się do zrobienia tej wystawy, szukałem jakiegoś takiego dobrego odpowiednika, który by określił te fotografie, które robię, i znalazłem w internecie takie badania, które mówią, że co siódmy albo co ósmy obywatel naszego kraju jest osobą niepełnosprawną. I to mi się wydawało bardzo trafne do określenia tego, co robię. Ta liczba tylko nam uświadamia to, ile osób jest w naszym społeczeństwie wśród nas, przyjaciół, bliskich osób, czasami nieznajomych, których spotykamy na drodze, jest niepełnosprawnych. Jest to artysta, jest to twórca, który szczególnie upodobał sobie temat niepełnosprawności. Poświęcił temu tematowi bardzo dużo czasu, już ponad 15 lat fotografuje niepełnosprawnych. W wystawie co siódmy zabiera nas do świata, gdzie przeciętny widz nie ma dostępu. To są fotografie, które opisują życie osób niepełnosprawnych na terenie Śląska, których ja spotkałem. Rejestrowałem ich życie codzienne, to jak żyją, z czym się zmagają i jakie mają problemy. Wystawie towarzyszy książka, która jest jednym z najważniejszych elementów tej wystawy. To jest podsumowanie 15 lat mojej pracy fotograficznej. Serdecznie zapraszam na wystawę co siódmy do Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa potrwa do 30 kwietnia.